Cześć, z tej strony Rafał. Lecimy z kolejnym odcinkiem Horizon Forbidden West. Misja poboczna. Musimy te trzy miejsca odwiedzić. Zacznę od tego. I tutaj się przerzucimy. Jakaś walka. Może się przyłączę na chwilę i pomogę. Został czuły punkt. Kurde. Jakby się wycofa mi na dystans. Wszyscy są przeciwko mnie. No to nieźle się wkopałem. Ja myślałem, że czyjąś stronę wezmę. Za daleko jest. Głęboka
Dosta. Dobra, wykończyłem wszystkich. Pewnie mi się później przyda. Sprawdzę, co u Jary. Zostawię to moją sobą. Musi być kapliczka bogini ziemi. Do. Pewnie jest za tymi pnączami. A to co to jest? Udało się. Tam, na tej półce. Źródło pnączy. Droga do jaskini stoi otworem. Ten to śpi, czy co? Jeszcze chciałbym się tam dostać. Nie, nie chcę jeszcze do jaskini. Chcę tam wejść. Od dłuższego czasu. Przez te pnącze nie dam rady zainstalować kodu zasypującego. Ale gdzie pnącze? One są obrośnięte tymi pnączami. Trzeba go tylko znaleźć.
zwłoki masz karę. Pewnie rozrzuciła kwiaty i się rozbiła. Tam jest kwiat. Jeśli go wyłączę, uwolnię boginię ziemi od pnączy. Ale najpierw zwołać drogę na górę. Chyba uda mi się wspiąć na szczyt skały. Może dostanę się wtedy do metalowego kwiatu. Znacznie lepiej. Najwyższy czas zainstalować ten kod. To ci powinno pomóc. Jedna jest, jeszcze dwie. Zoe, jesteś tam? Jestem, Aloy. Załadowałam kod naprawczy na Do. Była trochę zaplątana, ale już jej lepiej. Dobrze to słyszeć. Do zawsze wracała do świętej jaskini na koniec zimy, więc jej święto zapowiadało nadejście wiosny. Pamiętam, jak siedziałyśmy z matką przed paleniskiem, tuląc się do siebie na ciemno i jak słuchałam jej pieśni o nowym początku. I właśnie to podarujesz swojemu plemieniu. Mam nadzieję. W porządku. Udam się do pieśni ziemi i wiosną z tamtym boginą. Tam się znowu tłuką, ale tym razem już nie będę się do tego mieszał. Dobra, tutaj sobie skorzystam z podróży. Nie mogę. Tutaj mogę. Co to jest? A, to jest ten. Niegroźny. Się martwić, że zabraknie. Dwa ciała utarły i kapliczka bogini ziemi. Zamówiła, że ta popsuła się w środku stada maszyn. Lepiej uważać. Musieli zostawiać ofiary dla bogini ziemi. A wtedy coś ich usmażyło. Cokolwiek to zrobiło, pewnie tu jest.
bogini Ziemi. Ale zanim zainstaluję kod resetujący, muszę pozbyć się tych maszyn. Cieszę się na mój widok. O kurczę. To jest ten z tym działkiem na górze. Mi się je udało strzelić. Tak? To chyba ten czy nie? Może i nie. Ten większy. Czy to ten, z którym walczyłem? Nie, to ten, z którym walczyłem. Za szybki był dla mnie. A on miał to działko, dobrze pamiętam. Kurczę, no. Strzelaj. No szybki jest, już się tu znalazł. Może to działko mi się mu uda odwalić. Za wolno ładujesz te strzały. Padło. Gdzie jesteś? Tego małego nie będę marnował tej amunicji.
został. Na bogini ziemi. Czas teraz pozbierać wszystkie surowce. Co to? O kurde, jaki wielki. To on zabił tych utarów. Nie trafiłem. Muszę trafiać w tamte mięśnie. Z tego go trafię. Mogą. Jak w Wiedźminie. Stojący. O kurde. Ja wiem, jak ci załatwię. Prąd cię sprowadzi na ziemię.
złego na kopa. Jeden strzał. Za daleko jest. Teraz jest bliżej. Ale ma podmuch. Udało się. Dobra. Czas zainstalować krok na długiej ziemi. Spróbujmy ponownie. Tylko spokojnie. Kolejna bogini ziemi gotowa. Jesteś, Zo? Aloy, jak ci idzie? Znalazłam C i zainstalowałam Co. Nic dziwnego, więc że czuję wdzięczność. Festiwal C odbywał się zimą, kiedy ziarno leżało już w spichlerzach.
To była pora wdzięczności. Wszystkie dzieci dostawały prezenty. Dobrze pamiętam swój pierwszy prezent. To są łuk z cisu. Dał mi go ojciec. Pewnie nauczył cię świetnie strzelać. To prawda. I jeszcze jedna rzecz. Znalazłam dwójkę twoich rodaków. Dorwał ich burzoptak. Ale go załatwiłam. Dopilnuję, żeby ktoś odzyskał ich nasiona, żeby mogli wrócić do ziemi. Powiedz, co u ciebie? Jakoś idzie. Wciąż mam kilka bogiń do odwiedzenia. Dobra. To odezwę się, jak skończę z ostatnią. Dzięki, Aloy. Tam. Jedna z tych bogini ziemi. Zo mówiła, że ta zatonęła w jeziorze. O kurczę, będę w wodzie walczył? Lepiej będzie zostawić tego chłopaka. Pewnie, że lepiej zostawić. Ja może tym mostem tam sobie pójdę dalej. Może go wybawić, tak? Z tej kurde wody. No troszkę jest tam. Bogini ziemi jest pod tym rumowiskiem. Ja się go tutaj troszkę obawiam. Wyjdź stąd, chodź tu na powierzchnię. Dostać się do bogini ziemi, żeby zainstalować kody. Mogę trafiać w te czułe punkty.
pysk. I po nim. Dobra, to był dobry pomysł. A w tej wodzie on by mnie załatwił. Tutaj leży. Ostatnia bobina ziemi. Zo, słyszysz mnie? Słyszę cię, Aloy. Musiałam nurkować, ale zainstalowałam kody na Sol. A, dobrze. Święto ku czci Sol obchodziliśmy jesienią, na początku zbiorów. Piliśmy wino z kwiatów dzikiego psu. Jak miałam 12 lat, trochę się nim podpiłam i pocałowałam chłopca w ogrodzie. I co dalej? Był tak zaskoczony, że prawie wpadł w stertę na wozu. Chciałabym jeszcze zobaczyć Sol, jak orze w blasku słońca. Spotkajmy się w pieśni ziemi i wyślijmy sygnał resetujący. Wgrałam kod wszystkim boginiom ziemi oprócz jednej. Została wyłącznie La. Jestem z nią na wschód od głównej osady. Dobra, niedługo tam dotrę. Na następną walkę. Dobra, może przy okazji odwiedzę swój schowek i warsztat jakiś. Pomogła walczyć z maszynami przy kordonie. Tak przynajmniej słyszałem. Uważaj, gdzie biegnie. Hej, ty, nie popychaj. Jeżeli następne łowy mają być lepsze... Nic nie mogę zrobić. To był długi skok.
Pamiętaj, by trenować. Zawrócił. Udało ci się, Aloy. Bogi nie są zaktualizowane. Pora wysłać sygnał resetujący. Ten, którego ja dominowałem. Że po tej misji będzie można na nim jeździć. Gaja powiedziała, że tak będzie. Ze wszystkimi. Do, Si, So i resztą. Nazwała to sekwencją resetującą. Nie wiedziałam, że będzie tak. Niedługo boginie Ziemi ponownie będą uprawiać Ziemię. Zo, chór prosi cię na słowo. Nic dziwnego. Mam iść z tobą? Nie trzeba. Powiem, że nasze ziemie ponownie rozkwitną życie. Co mogą zrobić? Później opowiem ci, jak poszło. Dobrze. Dobra, misja poboczna zrobiona, także już w tym odcinku kończymy zabawę. Dajcie suba, łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.